I otrzymam go widzowie z tej strony Kebus Wiem, że to już było parę dni temu, ale Navi wygrał Major, jeżeli chodzi o Kopenhagę. Także omówimy sobie to dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem KEBUS odbieracie sobie bonus darmowe 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę spore bonusiki, polecam sobie zerknąć, wejść, bo tutaj swoje skiny możecie elegancko wymienić, zamienić na coś nowszego, lepszego, droższego bądź na parę mniejszych skinów. Link do strony znajdziecie w opisie. A my przechodzimy do zwycięzców Kopenhagi 2024, czyli do Navi. Czyli do Navi drugie miejsce Face, g i tak dalej. I tak dalej. No i co? No zaczynamy omawianie. No Navi wygrało tak, wszystko fajnie, w formie i w ogóle. Ale z naklejką stało się coś takiego. No i jest to trochę budujące, nie powiem, że nie. Weźmy sobie na rynek. Weźmy sobie. Tak. I mamy tutaj Paryż. Mamy tutaj legendy. I, I zaraz, niech to się odpali. Ok. I tutaj mamy jakiś wzrost, ale od razu mówię, on raczej nie jest spowodowany tym, że Nawi wygrał mecz. E, bo ja już go widziałem wcześniej. E, wzrosty związane z Nawi są chyba 31 z tego, co widziałem. A tutaj mamy 27, no czyli to się po prostu nie kalkuluje, wiecie, obliczeniowo. Także, żebyście się od razu nie przestraszyli, ale co chcę pokazać, bo ja tu nie wszedłem, żeby pokazać ten Paryż, ale jak już mi się wyświetlił, to tak się natchnąłem. No, chciałem Kopenhagę. No dobra, wpiszę to. Wiecie, problem jest z tym taki, że. z tym hmm, mi ostatnio strasznie zamula, Nie wiem, czym to jest spowodowane i po... o, super, za pierwszym razem skoczyłam. No i chciałem powiedzieć wam po prostu, że to jeszcze bardziej umacnia kapsułę Legend. W sensie no, no kurde, no Navi wygrało z kapsuły Legend. Drugie miejsce mamy Face kapsuła Legend. Trzecie miejsce mamy G2 kapsuła Legend. Czwarte Vitality kapsuła Legend. Mouse kapsuła Legend. Eternal Fire, no i tu się kończy ta bo Eternal Fire jest. A, gdzie jest Eternal Fire? No gdzieś tam sobie jest, nie wiem, nie widzę. E, tutaj. No, no nieważne, w, w każdym razie no, w, w legendach ich nie ma. No więc generalnie pierwsze, no generalnie cały podium i tam parę miejsc jest w kapsule legend. I patrząc pod względem inwestycji gdzieś tam, nie wiem, krótkoterminowej, wydaje mi się, że legendy będą najlepsze. W sensie najwięcej czynników takich oczywistych na to wpływa. Właśnie tego, że drużyny są po prostu mocne i na te naklejki będzie popyt przez community, które napędza te wszystkie naklejki, wiecie, oni się cieszą ze zwycięstwa i w ogóle. A pod względem inwestycji w kapsuły, wiecie, takie egzotyczne bym powiedział, no to contendersi, challengersi wydają się spoko. To będzie dużym eksperymentem, ale to też ma prawo wypalić, nie neguję tego, ale o tym jeszcze będzie filmik, jak będzie promocja. Dzisiaj to na tyle, trzymajcie się. Jo.